Niewolnik szuka żony. Widzowie martwią się o Adama, na nagraniu widać jedno, Wiktoria i Adam to jedna z ulubionych par 11. Edycji programu Rolnik szuka żony. Między rolniczką a jej kandydatem wyraźnie zaiskrzyło, a dziewczyna wyraziła również chęć wspólnego zamieszkania z wybrankiem. W najnowszej zapowiedzi nadchodzącego odcinka widzowie dopatrzyli się niepokojącego szczegółu, który może świadczyć o tym, że sytuacja między zakochanymi stała się napięta. Wiktoria otrzymała ogromną ilość listów w programie, początkowy etap programu był dla Wiktorii trudny, ale niezwykle owocny. Rolniczka otrzymała całe mnóstwo listów od panów, chętnych do spotkania i zapoznania się. Dziewczyna długo rozważała, komu powinna dać szansę. Finalnie, wybór padł na trzech panów, których Wiktoria zaprosiła na swoje gospodarstwo. Z czasem stało się jasne, że najbliższy jej sercu jest Adam. Od tamtej pory między młodymi nieustannie iskrzy, pojawiły się pierwsze momenty czułości i bliskości. Co wiemy o Adamie? Adam to 23-letni mieszkaniec okolic Kruszewicy, swoją przyszłość związał z rolnictwem, podobnie jak Wiktoria. Chłopak postanowił kontynuować tradycję rodzinną i zajął się nowoczesnymi rozwiązaniami w rolnictwie. Na co dzień spełnia się w warszawskim zakładzie doświadczalnym. To właśnie tam pozyskuje wiedzę na temat łączenia klasycznych metod pracy z technologicznymi unowocześnieniami. Adam dzięki swojemu łagodnemu i przyjaznemu usposobieniu szybko zyskał sympatię wśród widzów. Dlatego, kiedy opublikowano zapowiedź nowego odcinka, od razu zapanował niepokój. Pojawił się tam kadr, na którym widać nieszczęśliwego rolnika. Zapowiedź najnowszego odcinka Rolnika nie napawa optymizmem. Na oficjalnym profilu Rolnika na Instagramie pojawiła się zapowiedź nowego odcinka. Przez krótką chwilę widzowie dopatrzyli się na niej twarzy Adama, który w geście smutku zakrywał twarz dłońmi. Posypały się komentarze sugerujące problemy w związku rolnika i Wiktorii.